Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Mageseeker, The League of Legends Story. Kochani, tak sobie patrzyłem tutaj na wyposażenie, tu mamy w ogóle takie podpowiedzi ciekawe, że ogień bije lód, wiatr bije, to jest chyba ziemia, i chuj wie co bije piorun, tak mi się przynajmniej wydaje. Dodatkowo tutaj mieliśmy pokazane dokładnie, jakie ataki możemy wykonywać, co jest ciekawe, więc ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe, i zastanawiam się, czy nie zmienić się na lód, bo tutaj mamy zwiększone obrażenia od lodu. To mogłoby być ciekawe, w szczególności, że mam tu sporo takich właśnie przeciwników na to. Dodatkowo mamy tutaj zdrowie, mamy statystyki, które tutaj ogólnie są, mamy wrogów, mamy postacie, które występują w grze, będziemy mieć ich ogólnie sporo. Notatki. I z tego co widzę, to są samouczki. Ja, samouczki. Dobrze mi się wydaje. Dobra, ale wracając dalej do rozgrywki, tak, na północ mamy jakieś rozwidlenie, a tu po prawej stronie możemy sobie jeszcze popatrzeć i może znaleźć jakieś sekrety. Tu chyba i tak nie przejdziemy. No nie. Rozumiem, że musimy dalej szukać. Zobaczyć niebo pierwszy raz od dziecka. No dobra, ja bym cię wypuścił, no problem, tylko jak? Aha, jak po kasę to z chęcią. Jak po kasę to z chęcią. Zerwij nasze łańcuchy. Ja wam pomógł, tylko nie mogę, ten Sylas jest głupi. Nie jestem magiem, złapali nie tego człowieka. Nie jestem magiem, przysięgam. To ty nie wyjdziesz akurat. Serio? No bez sensu, puste można rozwalić, pełnych się nie da. Dobra, ty widzę, że chcesz w pierdziel dostać. Sobie to walniemy. Serio, to przytrzymywanie shiftem to jest dla mnie dramat. O nie, zbroja! I mało HP. O! To jest samonaprawdzające! O, ty teraz w pierdol dostaniesz, naprawdę. Nie wiedziałem, że to jest samonaprawdzające. To było samonaprowadzające dziadostwo, ja tylko tak pierdziel dostawałem. Niedobrze, niedobrze. Dobra, tu jest przejście w dół jeszcze, z tego co widzę. Jest skrzynka. Dawaj kasiutę, dawaj kasiutę. Dochodził przy ścianach. Bez obaw, wydostanę was stamtąd. Ja bym wziął sobie któryś z tych broni. Nie wiem jak ty, Sylas. Czy byłeś nas uratować? Nie, popatrzę się na was i pośmiać. Głupie pytanie. Tu nic nie ma. Dobra, otwieramy was. Drzwi się otworzyły. Czy może dopadło mi w końcu szaleństwo? Strażnicy są martwi. Uciekajcie do lasu. Moi sojusznicy wam pomogą. Kim jesteś? Ja... też uciekłem z więzienia. Łowcy magów zasługują na śmierć za to, co nam zrobili. Za każdy dzień, w którym was tu trzymali, zapłacą cierpieniem. Pożałują, że nas zamknęli. Nowy sojusznik? Rukko. Mówią na mnie Rukko. Naprawdę walczysz z łowcami magów? Tak. Pójdź za innymi do lasu. Tam będziesz bezpieczny. Nie, czekaj. Chcę pomóc. Potrafię walczyć. Muszę uratować brata. Łowcy magów próbowali nas rekrutować, ale odmówiliśmy. Więc zamknęli nas w więzieniu. Muszę go znaleźć. Jesteś odważniejszy niż ja, chłopcze. Zostałem łowcą magów w twoim wieku, nie rozumiejąc co to znaczy. Czy buntownicy mogą pomóc mi uratować brata? Zrobię wszystko. Choćbym musiał zabijać. Naszym głównym celem jest zabicie przywódcy łowców magów, Lorda Eldreda. Gdy Eldred będzie martwy, bez trudu znajdziemy i uratujemy twojego brata. Świetnie. W takim razie pójdę z wami. Co? Nie to miałem na myśli. Pole bitwy to nie jest miejsce dla dzieci. Nie jestem dzieckiem. Masz silnego ducha, ale żaden z ciebie żołnierz. Zabiorę cię tylko do drzwi wyjściowych. Chodź, Rukko. No, potwierali to wszystko, okej. Tu coś się zaraz wydarzy. To co? Ej, a może możemy go wziąć? Chodź. Co jest? Patrz, piszą o zamaskowanej pani. Widziano zamaskowaną panią, ale doniesienia o lokalizacji są sprzeczne. Może władać czarną magią i stanowi potencjalne zagrożenie. Myślą, że ona naprawdę istnieje? Przecież to tylko legenda. Jeśli łowcy magów uważają ją za zagrożenie, w legendzie musi tkwić ziarno prawdy. Ta pani brzmi niebezpiecznie. My też jesteśmy niebezpieczni. Zresztą każdy, kto zagraża łowcom magów, sprzyja naszej sprawie. No dobra, mogę cię odprowadzić w takim razie? Chodź. Zobaczymy, czy możemy go odprowadzić. A nie możemy go odprowadzić tak czy inaczej, czyli tak musisz zamieść i tak. Rukko, tam stoisz? Mhm. A wiecie co? Tak myślę, już wiem mniej więcej, kto jest pewnie tą panią. Morgana. Wydaje, no 100% to jest Morgana, no proszę was. Dobra, bierzemy loda. Bierzemy loda. To wygląda obiecująco. Nim zdążyłem przesłuchać więźniarkę, dowódczyni kazała nam przenieść ją z Zatoczki Kornetu. Mówi, że jest dla nas zbyt niebezpieczna. Zatoczka Kornetu? Mam nadzieję, że Leilani jest gotowa na wspinaczkę. Dowódczyni planuje eksperymentować na... Przepraszam, czytałem. O, siema. Opa. Oż ty gnoju. Po pysku. No akurat jak wziąłem lód, to są lodowe. Już ty, gadu. Pyk. Zrobieni perfekcyjnie. Oż ty gnoju. Ja dostałem patapona. Nie, no i są za easy w tej chwili już. Co to było? Halo, halo, halo. Jeszcze? Dobra, najpierw strzelę coś. To jest priorytet. Hop. Dobra, dawaj sobie tą tarczę. O kurde, to jest... To było chamskie. Hop. No, czemu to nie zadziałało? Jeden. Serio, to było easy. Nawet nie spociłem. Ojej, dobra, więcej ich jest. Znacznie więcej ich jest, ale damy sobie radę. Dawaj ich. Dobra, to już będzie ciężko, ale tak, damy sobie radę. Jeśli masz jakąś magię, chłopcze, teraz jest czas jej użyć. Mówiłeś przecież, że nie nadaje się do walki. Pokaż mi, że się myliłem. No dobra, chłopcze, jak się nadajesz. Ja, wystarczy. Zanieśmy te listy do Leilani. Leilani. Aż się zmęczył chłopaczyna. Odblokowano osiągnięcie ciernisko. A zatem Sylas prowadzi rekrutów. Nie myślałem, że tego doczekam. Chwila. Czy to jest dziecko? Nie jestem dzieckiem. Mam 16 lat. Rukko jest silniejszy niż się wydaje. Załatwił całą komnatę łowców magów. I zrobiłbym to jeszcze raz. Ale nie mam dokąd pójść. Dajcie mi szansę. Proszę. Jesteś teraz w domu, Rukko. Zadbamy o twoje bezpieczeństwo. Porozmawiamy o tym później, Sylasie. Trafiłeś na jakieś ślady mojej nauczycielki? Znaleźliśmy notatkę, w której napisano, że zabrali karę do Zatoczki Kornetu. Zatoczka Kornetu? Sprawdzę, czy nasi zwiadowcy znają to miejsce. W międzyczasie powinieneś trochę odpocząć. O, mniej dwa razy nie trzeba powtarzać. Powinienem pogadać z tym chłopakiem. Rukko. Sprawdzić, jak sobie tu radzi. Sojusznicy. Podczas swojej podróży Sylas spotka potężnych sojuszników. Ci ludzie nie tylko odgrywają ważną rolę w historii, ale mogą też pomóc Sylasowi rosnąć w siłę. Ciekawe. To na pewno czytaliśmy, tak? Dobra, co tam mamy za wiadomości? Rozmawiaj. Trochę tego mamy. Początek rewolucji. To chyba już mieliśmy. Powiedz Leilani, czy zawsze... Tak. To widzieliśmy. Historię. Wiesz, że jestem z ochłopiska, Leilani. Ale skąd ty pochodzisz? Pochodzę z pewnej wioski niedaleko stąd. Dorastała w niej już moja babcia. Była magiczką ognia, co okazywało się niezwykle przydatne przy przyrządzaniu obiadu z resztek dla 11 osób. To spora rodzina. Ja miałem tylko rodziców. Na pewno przysporzyły mi mnóstwa kłopotów. Ale rzadko mieliśmy pełne żołądki, nastroje były dobre. Ciotki i wujkowie zajmowali nas różnymi zabawami. Zawsze śmialiśmy się i śpiewaliśmy, waląc w garnki i patelnie niczym w bębny. Co się zatem stało? Opuściłam dom, gdy moja babcia zmarła. Jestem ostatnią magiczką w rodzinie, a to nie było dla nich bezpieczne. Już tam nigdy nie wróciłam. Ale teraz stoisz na czele całego ruchu. Założę się, że rodzina byłaby z ciebie dumna. Gdy zmienimy Demację, rodziny nie będą już rozdzielane w taki sposób. Wiem, że jeszcze ich zobaczę. Po prostu najpierw mamy co nieco do zrobienia. Zemsta. Jestem ciekaw, jaka jest historia twojej zemsty? Moje co? No dalej, Leilani. Każdy nosi w sobie jakąś zemstę. Każdy ma kogoś, z kim chce wyrównać rachunki. Miałem strażnika, który uwielbiał terroryzować więźniów. Walił laską o ścianę. Trach. Gdy próbowałem spać. Pewnego dnia zakradłem się do jego izby i zacząłem walić łańcuchami o ścianę. A gdy się obudził, spocony, walnąłem go tymi łańcuchami w łeb. A jaka jest twoja historia? Ja nie mam historii o zemście. Zemsta nie jest moim marzeniem. Więc dlaczego na bogów przewodzisz powstaniu magów? Chcę żyć w świecie, gdzie magowie są wolni. Dlatego tu jestem. Ale wiesz, że niektórzy z nas przyłączają się do posęgi tylko po to, by móc rozwalić łby łowców magów. A jak myślisz, dlaczego cię wybrałam? Nie mam nic przeciwko strategicznej, umiarkowanej przemocy. Ukierunkowanej przemocy. Ale jestem tutaj, by walczyć o świat, w którym będziemy żyć, gdy zemsta się skończy. Odbyt mniej mnie ekscytuje. Zdaje się, że to dlatego tu jesteś przywódczynią, a ja rozwalaczem łbów. Tak myślałem, że ona nie jest raczej osobą, która by chciała się mścić nie wiadomo po co i nie wiadomo na kim. Dobra, mamy 900 prawie. Ale tak, tu możemy sobie manę zwiększyć. Mana plus. I rozumiem, że teraz możemy sobie używać innych żywiołów. Tak, najpierw szło tu. My chyba kupiliśmy to. No właśnie, ale tu jednej many brakuje. Tak jakby tutaj czegoś brakowało. Oj, możemy sobie również to wziąć. Ohoho. Właśnie, ale tego nie możemy sobie odblokować, bo nie mamy niestety kopiowanego zaklęcia. Możemy tylko i wyłącznie brać zaklęcia, które już gdzieś kiedykolwiek widzieliśmy. Możemy sobie kupić to. Spróbuję wiązkę naturalnej energii, która goni wrogów i zadaje im obrażenia. No właśnie. Tworzy wokół ciebie wir powietrzny zadający obrażenia wrogom, których trafi. O, ciekawe. Skuteczny przeciwko wiatru. Czyli one się oboje wykluczają. Te dwa się wykluczają, te dwa się wykluczają i te dwa się wykluczają. A co to jest za żywioł? Nie wiem. Nie wiem, co to jest za żywioł. Dobra, bierzemy to. Kupmy sobie to, co mi tam. Tego i tak nie możemy sobie odblokować, tylko i wyłącznie to jeszcze. Ale zawsze będziemy mogli sobie to zmieniać. Reszty niestety nie poznaliśmy. Okej. Jak wygląda mapka? Kapuję. On teraz sobie tutaj siedzi. To jest kowal. Sylas, co ty na to? Przygotowałem sobie małą kuźnię, zupełnie jak w domu. Dzięki tym narzędziom mogę sprawić, że twoje łańcuchy będą uderzały mocniej. O panie, już cię lubię. Ulepszenie łańcuchów. Rukko może dać Sylasowi więcej miejsc na zaklęcia w zamian za zasoby. Pierwszy arsenał zaklęć pozwoli Sylasowi stawić czoła większej liczbie typów wrogów. Sylas może blokować wzmocnienia. Większość z nich zwiększa jego statystyki, takie jak maksymalne zdrowie, podczas gdy inne blokują umiejętności specjalne. No i dopiero teraz mi to mówisz? 600, jak ja wydałem dwie. Ta gra jest wredna. Ta gra jest wredna. Czemu Rukko nie był pierwszy tym z tamtej? Powinnam wyłączyć do początku tą babkę Leilani. No i dupa. No nie kupimy sobie niestety. Nie mamy zasobów. Da się sprzedać zaklęcie? Pewnie nie. Sylasie, wypytałem zwiadowców o Zatoczkę Kornetu. Miejsce, do którego zabrano karę. Jeśli plotki są prawdziwe, to główny naukowiec Hezbet ma tam laboratorium. Hezbet? Kuszliwy piesek Eldreda? Gdy byłem dzieckiem, inni łowcy magów mówili o nim tylko szeptem. Gdy wysłali magów do jego laboratorium, już stamtąd nie wracali. Myślisz, że on eksperymentuje na karze? Na pewno. Musimy działać szybko. Gdy będziesz gotów, spotkaj się ze mną przy stole do planowania. Uuu, to będzie ciężkie. Rozumiem, że wyjść stąd nie możemy tak po prostu. No niestety nie. Tak myślałem. Tak między nami. Magia mojego brata nie powaliłaby nawet drzewa. Fajnie. Wiesz co mnie twój brat obchodzi? Misje poboczne. Czasami w tabeli misji pojawiają się inne cele. Misje te są opcjonalne, ale mogą dać sobie dodatkowe nagrody. Możesz wykonywać je w dowolnej chwili. Siedziba w Mewisku oraz Zatoczka Kornetu. Najwięcej jest tych wrogów zielonych. A tu lodowych. No myślę, że pójdziemy sobie jeszcze w ten sposób. Fala ognia, serc przywołuje fala ognia, shift, lewy, prawy, lewy. Nie zrobię tego. No ale możemy dwójkę wziąć. Znalezione ślady wskazują, że kara jest w Zatoczce Kornetu, bogatym nadmorskim mieście. Znajdująca się tam forteca łowców magów wygląda dobrze strzeżoną. Zinfiltruj twierdzę i poszukaj mentorki Leilani w lochach. Wątpię, żebyśmy zrobili jeszcze tą misję, ale... Weź zapamiętaj te kombosy. Zatoczka Kornetu. Znajdź karę. Dobra. Gardło zwilżone. Ach, lśniący biały marmur i smut elitaryzmu. Zatoczka Kornetu jest demacjańska do bólu. Santorini. Niebieskie dachy i tym podobne. Bardzo przypomina Santorini. Plugawi magowie. Serio, Santorini aż do bólu. Nie ucierpiliśmy już wystarczająco z rąk magów. Nie jesteście tu mile widziani. Zerdziałem to. No tego się nie da w ten sposób rozwalić, okej. Wezwać łowców magów. Ale chamstwo. Cię zaraz wezwę. Ja cię zaraz wezwę. Niszczą nasze miasto. Dobra, bo ja 600 muszę uzbierać. Co? Ej, ale coś mi tu się... Ja mam tylko 532. A, bo to mi pierwsze pokazało całe. Piństwo. Plugawi magowie. Gdy byłem mały, chciałem ukryć się na statku i uciec. Kpienie w więzieniu, gdy morze i wolność, jaką oferuje, jest na wyciągnięcie ręki. To prawdziwa tortura. Ryby, pułapki na kraby i wolna magia. To mój szczęśliwy dzień. No i tu skrzydlaku. Srebrno skrzydły. Idziemy. Dobra, tu wszędzie już byliśmy, tam skrzynki wzięliśmy, teraz możemy śmiało iść dalej. Wezwać łowców magów. Dobra, powtarzacie się. Okej, tam było tak. No dobra. To nie tak. Uciszenie? Nie wiem jak to zrobić, ale okej. Przez nas nasze miasto jest polem bitwy. Kim ty jesteś? Oberon. Obserwowałem cię. Wyglądasz jak kobieta trochę. Poruszasz się z taką gracją. Chętnie nauczę cię jak poruszać się jak wiatr. Pracuję z grupą rebeliantów. Zrobiliśmy dobry pożytek z twojego talentu. Zrobilibyśmy. Masz oko do wyjątkowych ludzi, przyjacielu. Prowadź. Ten nowy wygnaniec, Oberon. Elitarny mag wiatru. Shift lewy, lewy, prawy. Czyli tak samo jak ogień. Jak tu przejść? Dobra, już wiem jak. Stawcie nas w spokoju, magowie. Widziałem zamaskowaną pani, gdy byłem mały. To prawda, przysięgam. Byłem w lesie z Eriną. Bawiliśmy się, goniliśmy lisy, rzucaliśmy w siebie żołędziami. Nagle zza drzew wyszli mężczyźni uzbrojeni w miecze. Pytali o naszą wioskę. Ilu żołnierzy mieliśmy, jaką obronę. Eriana była odważna, jak zwykle, ale uderzyli ją i runęła na ziemię w oszołomieniu. Próbowałem zgrywać odważnego, ale mężczyzna powiedział, że zabije Erianę, jeśli nie zacznę mówić. Zanim zdążyłem otworzyć usta, obok mnie rozbłysło ciemne światło, z którego wyszła zamaskowana pani. Widziałem ją wyraźnie. Chłodne spojrzenie, fioletowe oczy, skute łańcuchami skrzydła. Zabójczy ogień w dłoniach. Spojrzała na uzbrojonych ludzi i wyrzekła do mnie: uciekajcie. To jest 100% Morgana. 100% Morgana. To wygląda jak miejsce z srebrnoskrzydłym. Dobra, dalej. Tu na prawo. Ten typ sprawia problemy. Może do czegoś się przyda Hezbetowi. Wysłać go do laboratorium? Nie. Kapitan kazał przykładowo go ukarać. W takim razie mogę uczynić honory. Odsuń się. Nie ma przejścia. Nie dam rady go uratować. Ale są inni, którym mogę pomóc. Okej. Po raz kolejny włączam tą mapę. Dobra. Nie uciszaj mnie. No, zrobiłem jak kazali. Nie silensuj mnie, dziadu. Ja chcę wypróbować spela. Co za gnój parszywy. Czy ja czegoś nie rozumiem? No to kapuje jak działa. Shift lewy, Shift lewy, prawy, lewy, nie. Shift lewy. Shift lewy, prawy, lewy. No. Shift lewy, prawy, lewy. No nie wiem jak to działa. Dziwny jest. Dziwny jest ten spell. Jestem tłuki. Jestem tu oki. Przejścia nie było, rozumiem? Tak, nie było. Czy było? Było! Jestem lama. Małaj kasiutę. Op. O, na tobie poćwiczę. Albo na tobie. Shift, prawy, lewy. No, shift, prawy, lewy. O, dobra, działa. Ale nie tak jak bym chciał. Dobra. Shift, prawy, lewy. Umiem. Umiem. Shift, prawy, lewy. Kurde, ale jestem fajny. Ogarnąłem to w końcu. Prawda, trochę HP straciliśmy, ale... Jako tako po japońsku, jak to mówią, tak? Nie mogę tego zapomnieć, a to coś nie chce pomnieć o mnie. Wiele par oczu w ciemności. Oczy, które nigdy nie mrugają. Obracają się w oczodołach, ale cały czas mierzą mnie wzrokiem. Gdy usiłuję za nim podążać, ta prowizoryczna twarz zamyka je, jak wygłodniała bestia zamyka paszczę. Z zaciśniętych zębów i suchego języka słyszę krzyki mojego konia. Tego, którego kupił mi ojciec specjalnie dla mnie. Tuż za oknem. Minęły 2 tygodnie, odkąd znalazłem go martwego na wybiegu. Gdzie jest ojciec? Dalej słyszę ryk i tętent kopyt. Kroki? Mówią, że te dźwięki to jedynie rozpaczliwe wspomnienia. Ale w takim razie czemu przemieszczają się, gdy leżę w bezruchu? Za oknem. Za drzwiami, przed mymi oczyma. Krążą w kółko. Taki kraczą, a ich cienie rosną. Są coraz większe. Znów je słyszę. Ale tu przejścia nie ma? Nie ma. Tam mamy kapliczkę, to fajnie. Tą tutaj zamaskowaną panią? Widać, nawet ludność miejska potrzebuje cudu. Dawaj mi kasy. Kapitanie Verin, pragnę zwrócić uwagę na palący problem. Było wrogie magiczne zjawisko kryjące się na stołach w całej Demacji. King's Gambit. Szkodliwa zabawa? Skądże znowu? Toż to odprawianie w tajemnicy, plugawe czarodziejstwo. Co tak naprawdę wiemy o pochodzeniu tych kamieni, które zapoznają młodzież ze wsi nieustraszoną gwardią. Sama koncepcja kamieni śmierdzi magią. Zatroskani obywatele donoszą o innych wersjach symbolami o nieznanym, ale zdecydowanym plugawym znaczeniu. Proszę o pozwolenie na poprowadzenie grupy zadaniowej odpowiedzialnej za zbadanie tego zjawiska. Niezwykle zatroskany młodszy podżegarz łowców magów F. Falden. PS. Proszę o 7 porcji petrucytu do zbadania zestawu kamieni Telstone pod kątem magii. Przegrałem 23 razy z rzędu z tym wieśniakiem, zelem w stalowym rumaku. On musi być oszukańczym magiem. W taki sposób oni sobie tłumaczą tą magię. Przegrałem, musi być mag. Myślałem, że się z kimś będę bił. Pyk. To jest fajne. Pyk. No. No, naprawdę. Magii nie miałeś? O nie! No, nie chciałem tego zrobić. No, ty tu jesteś jeszcze. Dobra, tą magię sobie zostawimy tutaj. Zielony mi zahukał. Gdzie jest przejście? Tu jest przejście na wprost, więc my oczywiście idziemy dalej tu. A i tę skrzynkę. Dobra, mamy 1117, to jest sporo już, jakby nie patrzeć. Na ulepszenie nas będzie na szczęście stać. No. No, aż ty gnoju. Dobra. Da się nauczyć tych kombosów, no. Da się nauczyć. To trzeba chcieć. Rozumiem, że tu będzie jakiś boss hunt. Pytanie z kim? Pytanie z kim? Pięknie. No ale to fajnie wchodzi, jak się już człowiek przynajmniej w małym stopniu nauczy tych kombo. Dobra. W sumie to chciałem ciebie bardziej. Pyk. No, bez jaj. Czasem nie wchodzą te kombosy, w sensie pod tym względem, że wejście do laboratorium powinno być gdzieś tutaj. Laboratorium, nie laboratorium. W sensie ten shift czasem tak jest. No dziwne. Dobra, bierz to. 1400, no prawie 1400. Blisko było. O, to się da rozwalić. Będzie jakieś znaczenie. ale lewym też się dało. No to było szybkie. No i mamy chyba wejście do laboratorium. Kolejny lok, kolejna nora brudu i rozpaczy. Nowy cel. Wydostałem się, ale nie mogę uciec. Tyk. Tyk. Dawaj, Sylas, idziemy. Kolejne pachołki. O kurde, faja. Jaki szaleniec stworzył coś takiego? Powinniśmy spróbować zwerbować tych magów. Przydaliby się w mojej drużynie. O jej drużynie. Masz rację. I magowie mogą być chętni walczyć w naszej sprawie. Naukowiec, Lord Eldred, pozwala mu na nas eksperymentować. Więźniowie znikają, po czym wracają zmienieni do poznania. Bez obaw. Dopilnuję, aby za to zapłacił. Rekrutacja. Napotkasz magów gotowych dołączyć do twojego powstania. Porozmawiaj z nimi, aby ich zwerbować. Każdy napotkany rekrut dołączy do jednego z towarzyszących ci wygnańców. Wygnańcy otrzymują ulepszenia w miarę pozyskiwania nowych rekrutów. Twoja kryjówka będzie powiększać się wraz z twoją armią. Niektóre obiekty są ulepszane w miarę pozyskiwania nowych rekrutów. Można też odblokować nowe obszary. Wow. Rozwinięte. Widzę ból w twoich oczach. Widrani zapłacą za to. Tak. Czas się z nimi zmierzyć. Kolejna osoba do mojego działu. Próbowali stłamsić naszą magię. Teraz jesteście wolni. Dzięki, ratujesz mi życie. Wygląda obiecująco. Dobra, ale czy coś to dało? Czy wam się coś zwiększyło? 0,0 na 15? Aż tyle? Ja pierdykam. Trochę tego będzie. A wy zostajecie tutaj, czy jak? Grzyby zbieracie? Grzyba zbierać chcę ich. O. Człowiek! Pomocy! Człowieku! Odejdź bliżej, a Yordl zginie. Nie interesują mnie twoi pacjenci. Przyszedłem po ciebie. Dzięki, straszny półnagi człowieku. Straż! Tutaj jest! Teraz ja poeksperymentuję na tobie, Hezbet. Cofnij się. Hezbet jest mój. Miordka poleciała. Może mnie wkurwiać. Ciekawe, ciekawe. No, da się to porozlewać. Ale nic więcej. Niestety nic więcej. Długo biegliście. Już z łopatą poleciała do niego. Jordko, czekaj! Cholera, szybka jest. Bracia i siostry, witajcie. Cieszę się, że widzę dziś tak wielu lojalnych obywateli Demacji. To prawdziwy zaszczyt znów przed wami przemawiać. Dziękuję wam za wysiłki na rzecz rodaków. Od najskromniejszych po te najszlachetniejsze. Dziękuję za okazaną dobroczynność i poświęcenie naszemu skromnemu zakonowi oświeconych. Cieszę się, że mogę liczyć na waszą przyjaźń. Każdego dnia przekazujecie mi więcej mądrości, niż zdołam kiedykolwiek wygłosić z tej ambony. To trudne czasy. Gdy opuścicie to miejsce, bądźcie dobrzy i szczerzy i pomóżcie wskrzesić światło tam, gdzie zapanował mrok. Kierujcie się nie wiarą, ale ideałami. Poświęćcie się im duszą i ciałem, a zostawicie ten świat lepszym, niż go zastaliście. Dobra, lecimy za nimi. No ta, ona sobie przeszła, my chuj. A ty walcz, człowieku. Rozumiem, że to cooldown miał po prostu. Oho, oho. A, ja cię mogę w ten sposób robić, jak chcę. O nie. Dobra, znam już twój ruch. Rozumiem, że teraz walisz z płomyczka. Znów się zmienia. Do tego to jest. A ja nie wiedział. Panie, oni dali, podpisali my i tyle, no. Kurde, faja. Ty w dupę węża kopa... Ja się utopiłem. No, no jak? No nie, umrę. Dobra. No nie. No. Op. Nie. Kurde, dobra. Zrobię to jeszcze raz. Ledwo. Koleś w wielkim hełmie, odblokowano osiągnięcie. Podstawowy olbrzym, kurde, nie zdążyłem czytać. Miałem łączony fast recall, znaczy recall fast skip. Pozwoliłaś Hezbetowi uciec? Jest szybszy niż na to wygląda. Gdybym była w pełni sił, nie miałby szans. Trzeba było zostawić walkę mnie. Co Yordl w ogóle robi w Demacji? Jest nas więcej niż sądzisz, ale rzadko przybieramy naszą prawdziwą postać. Hezbet musiał być ciebie ciekawy. A jakże? Chciał wiedzieć wszystko. Jak działają mocy Yordlów, dlaczego żyjemy tak długo. A ja nic z tego nie wiem. Ale teraz Yobs jest wolną Yordką. Mogę robić co tylko chcę. Iść, gdzie dusza zapragnie. Chociaż w sumie nie mam co robić, ani dokąd iść. Mam tu swoją grupę buntowników. Jeśli chcesz walczyć z łowcami magów, możesz do nas dołączyć. Powstrzymać eksperymenty? Tego właśnie chcę. Zabierz mnie do swojego przywódcy, nagi kajdaniarzu. Doskonale. Moi sojusznicy będą pod wrażeniem, że znalazłem Yordlkę. Obrażenia od lodu plus. Wow. Produkowane osiągnięcie Zatoczka Kometu. Kornetu, nie kometu. Blablabla. Dobra, obrażenia od lodu, świetnie. Nowi rekruci od 3 będziemy mieć obrażenia od lodu plus plus. A 15 to jest max. Aha. Dobra. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Ale moi drodzy... Zaraz kończymy. Znalazł się? Czy Kara żyje? Nie było jej tam. Hezbet nam uciekł. Ale moja misja nie skończyła się całkowitym fiaskiem. Przeprowadziłem Yordla. Ojej, to Yordl? Nie sądziłam, że jesteście prawdziwi. O tak, można nas znaleźć wszędzie. Ale w Demacji jest nas mniej. Macie w tym kraju niedobór Yordli i latających kotów. Yumi. Hezbet wykonywał testy na Yobs. Laboratorium było pełne jego eksperymentów. Żywych. To, co on wyprawia z więźniami. Najgorszemu wrogowi bym nie życzył. Jeśli eksperymentował na karze, zabijemy go. Odpłać mu za każdą przelaną kroplę krwi. Trzeba ci zapewnić schronienie, Yobs. Może opowiesz mi więcej o podłościach Hezbeta. Ach, kolejna noc niespokojnego snu. Muszę zajrzeć do Leilani i sprawdzić, czego dziś sobie życzy. Dobra, porozmawiaj z Leilani. Leilani, kurde, ja się nigdy nie nauczę tego wymawiać, to jest dla mnie za ciężkie. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z The Mageseeker, The League of Legends Story. Trzymajcie się. Hej, hej.